Wstyd, skandal, hańba. Nie można inaczej określić tego, że ten mundial jest aż tak ciekawy i że czysto sportowo tak bardzo pochłania. Bo trzeba pamiętać, że to jest obrzydliwe, że ta impreza w ogóle ma miejsce i że takie, a nie inne okoliczności temu towarzyszyły. Cześć, ja się nazywam Tomasz, ten kanał nazywa się tak, no i jak co odcinek, nie zapominamy o tym, że to nie jest impreza, w której można ignorować tego, co nie jest piłką. Okej, okay, mamy to już za sobą, jak co odcinek. Mamy ostatni dzień fazy grupowej za nami, czyli po prostu mamy fazę grupową za nami. Dostaliśmy kolejne naprawdę bardzo emocjonujące sytuacje, spotkania, jakkolwiek byście chcieli to nazwać. No i mamy coś takiego, że Serbia z Szwajcarią dała nam naprawdę znakomite widowisko. Był to mecz, który nazwać można czystą rozrywką. 5 bramek, dużo fajnych sytuacji, dużo sympatycznej piłki nożnej. Dusan Tadić, który odpada z tych mistrzostw, czyli nie łapie kontuzji i wraca w formie do Ajaxu, żeby ogarnąć ten syf, który aktualnie w Amsterdamie się odbywa. No, a poza tym, no wiadomo, że to jest piłka i że piłkarze nie są winni sytuacji na świecie, no ale jednak z oczywistych względów jest trochę frajdy z tego, że Serbowie jadą już do domu. Nikt nie wygrał wszystkich spotkań w fazie grupowej, co jest dosyć ciekawe i niezbyt często się chyba coś takiego zdarza. Nie sprawdzałem tego, ale coś mi się tak wydaje, że to nie jest powszechna sprawa. No i mamy jeszcze coś takiego, że z grupy wyszły Korea i Portugalia. Korea i Portugalia kosztem Urugwaju i Gany, czyli tych dwóch ekip, które liczyłem na to, że wyjdą z tej grupy, i dwóch ekip, które, no, akurat jeżeli chodzi o Urugwaj, to jestem bardzo zawiedziony jakością piłki, jaką Urugwaj zaprezentował ogólnie na tym turnieju. Oczywiście ten ostatni mecz był trochę lepszy, wygrany i tak dalej. Natomiast Gana mi się podobała, bo to były zawsze spotkania, które dostarczały rozrywki. Podobało mi się to, że Mohamed Kudus, czyli znowu piłkarz Ajaxu. Myślę, że jeżeli ktoś powie, że był to najlepszy afrykański piłkarz fazy grupowej, nie będzie to jakimś naprawdę wyszydzanym stwierdzeniem, bo popularny Kuku zagrał. No, ciągnął tę drużynę po prostu za uszy i jestem przekonany, że gdyby to on strzelał karnego, no to Gana byłaby w 1/8. Tak się jednak nie stało. Koreańczycy zostali nagrodzeni za to, że nie zwiesili głów i postawili się Portugalczykom. No i cóż, znamy już wszystkie pary 1/8 finalistów. Może po jednym zdaniu o każdej z nich. Holandia zagra ze Stanami Zjednoczonymi już dzisiaj. No i cóż można tutaj powiedzieć? Amerykanie całkiem solidnie wyglądają, Holendrzy dosyć zasadniczo i wyraźnie zawodzą. Myślę, że Holendrzy będą mieli spore problemy z USA, ale ostatecznie chyba jednak Holendrzy jeszcze nie odpadną. Myślę, że prawdopodobnie będzie to miało miejsce w 1/4 finału, ale akurat USA jeszcze tego nie zrobią. Potem mamy Argentynę z Australią. Argentyna też będzie się strasznie męczyła, zakładam. Australijczycy wyglądali całkiem nieźle na tym turnieju. Może nie jakoś spektakularnie. Może nie wyglądają na kogoś, kto poważnie mógłby wielkim zagrozić. Ale nie jest to ekipa, z którą się będzie fajnie grało. Trzymam kciuki, że uda im się jakoś szybko strzelić bramkę, bo Argentyńczycy na tym turnieju miewają różne momenty. Jeżeli to się uda, to może być naprawdę wesoło. Ostatecznie jednak zakładam, że Messi i spółka przejdą dalej. Japonia z Chorwacją to będzie mecz, którego bardzo mocno wyczekuję. Obydwie ekipy pokazały dużo zabawnych rzeczy z tyłu, czy to dzięki wyczynom bramkarza, a czy to ogólnie linii obrony. Obydwie pokazały, że potrafią fajnie, efektownie zaatakować. U Chorwatów jest Luka Modric, co zawsze jest plusem dla drużyny, w której on występuje. Japończycy mają na swoim rozkładzie już Hiszpanię i Niemcy. Dlaczego nie mieliby ograć Chorwatów? No, myślę, że jak najbardziej są w stanie to zrobić. Wydaje mi się, że niedużym, ale jednak faworytem są tutaj Chorwaci, że znowu zadecyduje postawa takiego piłkarza właśnie jak Luka Modric i w ogóle całej tej wspaniałej linii pomocy z Kovacicem i Brozowiciem jeszcze. No ale liczę, że tutaj przynajmniej 3-4 brameczki zobaczymy. Brazylia z Koreą Południową też zapowiada się nie najgorzej, ale tutaj raczej nie przewiduję zbyt dużego wysiłku dla Brazylijczyków, którzy wiadomo wystawili taki półrezerwowy, no duże słowo, ale jednak skład z Kamerunem. Wcześniej nie wyglądali przesadnie imponująco, ale widać było, że jakby się spieli, to
To nie wiadomo, czy faktycznie by to zadziałało, bo stres w różny sposób działa na piłkarzy, ale jest tam bardzo duża rezerwa. Wydaje mi się, że zostanie ona wykorzystana. Francja z Polską? Ojejku. Wydaje mi się, że jedna z najlepszych, a może nawet najlepsza ekipa fazy grupowej zagra z tą, spośród które wyszły, no, która zaprezentowała się najsłabiej. To oznacza, że nasi w ogóle nie powinni wychodzić na boisko. No, nic bardziej mylnego. Oczywiście cuda się w piłce nożnej zdarzają, zwłaszcza jeżeli ma się bardzo dobrego, czy wręcz na tym turnieju wybitnego bramkarza. Nie mam wątpliwości do tego, że to spotkanie przegramy. Należy oczywiście walczyć i tak dalej, ale jestem przekonany, że to spotkanie przegramy. No, zbyt dużo jakości Francuzi mają z przodu, zbyt dużo różnych sposobów na to, żeby atakować naszą bramkę. I tyle tylko, że nie sądzę, żeby te czarne przewidywania, że to będzie piątka i w ogóle do widzenia. Nie sądzę, żeby to się sprawdziło. Wydaje mi się, że Francuzi zapakują nam 3 maksymalnie i tyle, że nie będą się tam jakoś strasznie pocić, jeżeli będą widzieli, że nie ma potrzeby już tutaj robić nie wiadomo czego. Ale okej, w jutrzejszym filmie przedmeczowym skupimy się na tym, jakie są przesłanki ku temu, żeby łudzić się w jakikolwiek sposób, że możemy osiągnąć ćwierćfinał. Zachęcam do dawania sugestii, bo może z jakiejś skorzystam. Z góry dzięki. Anglia z Senegalem? Senegal w ogóle nie zrobił na mnie zbyt dobrego wrażenia. To jest ekipa, nawet jak na futbol afrykański, dosyć taka chaotyczna. Anglicy mieli średniejsze momenty, ale generalnie mają też imponującą moc w sobie. Jeżeli ktoś twierdzi, że to oni byli najlepsi w fazie grupowej, no to ja im powiem, że ze Stanami Zjednoczonymi wcale tak super nie wyglądali, ale poza tym jest to też opinia, którą bez problemu można wybronić. Nie widzę tutaj większych szans dla Senegalu. Z kolei mecz Maroka z Hiszpanią, ohoho, tutaj dziać się może naprawdę wiele. Mamy bardzo wielu, bardzo technicznie uzdolnionych piłkarzy Maroka. Mamy naprawdę znakomite boki obrony, no zwłaszcza potężny Hakimi może tutaj sprawić dużo problemów. Hakim Ziyech coraz bardziej przypomina sobie, że w Ajaxie jeszcze był piłkarzem wybitnym wręcz i reprezentacja coraz bardziej odkrywa w nim te najlepsze jego walory. A Hiszpanie pokazali, że są bardzo pewni siebie, no bo mają masę umiejętności i tak dalej, ale potrafi się to zapaść jak domek z kart. I wydaje mi się, że jest szansa na to, czy niebezpieczeństwo tego, że Hiszpanie są trochę tacy pozbawieni lekko pewności siebie, trochę się zwątpienia pojawiło po tej fazie grupowej. Jeżeli gdzieś bym się dopatrywał niespodzianki, to w tym zestawieniu. To właśnie, że Maroko może wyrzucić Hiszpanię z Mistrzostw Świata, tak mi coś mówi, że tutaj może coś takiego mieć miejsce. Czysto piłkarsko Hiszpanie są oczywiście ekipą dużo lepszą i tutaj nie mamy żadnych wątpliwości do tego, ale wydaje mi się, że Maroko może zrobić ich w bamboko. No i na sam koniec Portugalia ze Szwajcarią. Szwajcarzy mi się podobali na tym turnieju, może znowu kolejna ekipa, która wydawało mi się, że lepiej będzie wyglądała z tyłu, no ale ostatecznie fajnie wyglądają też z przodu. Czaka jest w całkiem spoko formie, Embolo bardzo mi się podoba, to jest taki napastnik, który w zasadzie potrafi wszystko, może nie jest jakimś killerem, ale jest mega upierdliwy dla obrońców, jest wszędzie obecny, silny i tak dalej. Myślę, że może to im tam trochę krwi napsuć. Czy to jednak wystarczy do tego, żeby zapewnić sobie awans? No wydaje mi się, że nie. I jeżeli jest jedna rzecz, którą przewiduję, którą myślę, że każdy, kto nie jest wielkim fanem Cristiano, przewiduje to spotkanie, no to, że Portugalczyk nie będzie tym, który zadecyduje w pozytywnym tego słowa znaczeniu o losach tego spotkania, ale Portugalia myślę, że powinna być w stanie sobie ten awans do ćwierćfinału zapewnić. Ci wszyscy Bernardo Silvowie, ci wszyscy Bruno Fernandesi, ci wszyscy Rafaelowie, Lealalowie i w ogóle. No jest tam tej ofensywnej jakości więcej niż w reprezentacji Polski, w związku z czym, to musi pyknąć akurat jeszcze ze Szwajcarami. Tutaj znowu wydaje mi się, że dosyć długo możemy obserwować sytuację, w której nie będzie jakiejś wielkiej kanonady, ale Portugalczycy myślę, że tak naprawdę zagrożeni w temacie awansu nie będą ani przez moment.
No i tak wyglądają moje siusiak warte przewidywania odnośnie tego, kto dalej awansuje. Zachęcam was do polemiki ze mną, zachęcam was do komentarza. Dajcie znać, kto wam się w fazie grupowej podobał najbardziej, kto wam się podobał najmniej, kto wam się najmniej podobał z tych, którzy awansowali, pomijając Polskę. No i cóż, dzięki za uwagę, cześć!